chyba. A wiecie, po co dzisiaj tu przyjechałem? Po co? Tak, po to jest święty Mikołaj dzisiaj wśród was. Ale nie przyjechałem sam. Przyjechałem... Rafała już poznaliście? Tak. Uczył was? Tak. Wszyscy jesteście grzeczni? Tak! Oj, bardzo grzeczni? Tak! A kto był najgrzeczniejszy? Ja! Wszyscy! Czyli prezenty będą dla wszystkich? Tak! Chcielibyście prezenty teraz dostać? Tak! Ale nie tak. Jeszcze będzie kilka przerwy. Dzisiaj przyjechałem, oprócz Rafała, jest on jeszcze specjalny, Kubem. Ale jestem o niego trochę starszy, zresztą to chyba widać po mojej brodzie. Ona nie jest siwa, bo używam dobrych kosmetyków, ale jest prawdziwa. Dobrze. Mamy przyjemność z nimi porozmawiać, obdarzyć ich prezentami, uśmiechnąć się. A wiecie, kiedy urodziłem się na ziemi? No to już trochę za dużo. Tak staro wygląda Mikołaj? 3000? Ponad 1000. 1600 lat temu. Także jestem troszeczkę od was starszy. Czy ktoś ma więcej lat niż święty Mikołaj? Kto? No pan. Sześć. A ja dziewięć. To jak jesteś? A ja siedem. Siedem. A kto ma... Kto jest najmłodszy wśród was? Tu jest mam. Nie. Dwa tygodnie? Tak. To prawie starszy ode mnie, ale jeszcze nie do końca. Dobrze, czy wiecie, co to jest? Laska. To jest jakaś laska. Ale którą się opiera? No. Którą się opiera. Zaraz widzicie. Jak? Pastora. Dobrze? Ale oczywiście dzieci wiedzą. Wszystkim tutaj będzie wam teraz powiedziane. Gdyż z tego, co mi doniesiono, z tego, co mam zanotowane, będzie tutaj taki mały konkursik wiedzy o świętym Mikołaju. Ale o wszystkim zaraz zostaniecie właśnie zadanie. No właśnie, trochę mi o to zadanie, ale trochę też może łatwiej. Właśnie. Więc już powiedzieliście, że to, co biskup ma święty Mikołaj w dłoni, to jest? Pastora! A do czego on służy? Do czego? Żeby się nie potknął, tak? Dobrze. To ciekawe. A czy... No dobrze, żeby się nie potknął. Jaki jeszcze pomysł? Znam władzę. A jakiej władzy? Proszę. Świętej władzy. Wszystkie cudzianki mogli się rozdać, ale za zdrowie dzisiaj ja nie opowiadam, mamy. Mamy kontrolują. Znak miłości. A powiedzcie, kto z was, czym tak mi jeszcze chodzi? Kto z was był w górach? Ja. A, taki pierwszy. Dobrze, powiedzcie, co tutaj u góry jest za figureczka? Panie, to jest krzyż. Pasterz i owca. Ale wydaje się, że ta owca w trochę nietypowym miejscu. Chyba powinna po ziemi chodzić. A co ona robi? Jest koło pasterza.
Jaką? A u góry co jest? Owca, trzymaj ją na rękę. Ja pokażę, zobacz, Trzymaj ją na rękę. Na rękach, czy ją znalazł, ona była słaba, prawda? W kolce chyba. A teraz, kto by chciał dotknąć takiego prawdziwego? Takie laski prawdziwe. To ty podejście do tego. Ciężka, a biskup każdego dnia musi ją nosić. Tam współczuć taką ciężką laskę. Nie wiadomo, czy prowadzi biskupa, czy biskup laskę, czy laskę biskupa, prawda? Ciężka. Kto do góry podniesie? Ja. Zobaczcie. O, wystarczy, wystarczy. Zobaczcie, dobrze. Czym już wiemy? Już wiemy, że Mikołaj ma laskę. Nie tylko po to, żeby się podpierać. Tego wieczką? Ludzie. Ludzie. Zaraz, zaraz, chwileczkę. A jak owieczki w ogóle robią? Me? O, ja już tłumaczę gimnozę. Cukierka jednocześnie leczy. Proszę. Czyli trochę rozszyfrowaliśmy świętego Mikołaja, prawda? A teraz co ma na głowie święty Mikołaj? Na górę na pastorę? Mitrę! Jaka jeszcze inna wersja? Mitra! Mitra! Takie duże słowo, prawda? Czapkę. Ja tu gdzieś mam prawdziwą. Zobaczcie. Tam wygląda prawdziwa świętego Mikołaja. Mikołaj może ściągać. To konkurs. Kto uważa, że ona jest podobna? A kto uważa, że niepodobna? Ja razem mam cukierki, zaraz, tylko nie mam niestety 4 rąk. Zobaczcie. Słuchaj, takich 2 części, zobaczcie. A jak wasze czapki wyglądają? Z pomponami czy bez pomponów? Bez pomponów. Taką, taki nakrycie głowy. Tak uroczyście. A nasz pan Darek, witam pana. Nie jest orzeł? Czy się to się? Co to jest? Gołąb. Pytanie do starszych dzieci z lekcji religii. Co symbolizuje ten gołąbek? Ale można świecić. Ducha Świętego. Czy pani tam idziemy? Tak? Sobie pani, zaraz. Przepraszam. Nie wiem, czy ja potrafię teraz. I się na... Biskup potem mnie zasmakuje. No, proszę, prawo. To jest prawo. O, co ma ksiądz biskup? Pierście! 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 A co znaczy pierście? Ty ślubujesz mnie. No wcześniej powiedziałaś. Bardzo dobrze. Właśnie. Jak się mówiłam. To co jeszcze symbolizuje? Kto nie słyszała, może powiedzieć jeszcze raz? Tak, ale... to troszkę więcej jeszcze. Ale dobrze. Co jeszcze oznacza ten pierwszy? Wierność Kościołowi. Wierność Kościołowi. Tak, diecezji, której służę. A co? Właśnie. Bo kiedyś, posłuchajcie, bo kiedyś to nie tak opisywali się ładnie. Tylko na znak, że to jest prawda. Kiedy się urodził święty Mikołaj? Tak? Kto miał matematykę w szkole? 1650. Starsi tych nie rozwiążą. To ile? 350! 350! A kto miał 300? Słuchajcie, a dlaczego jeszcze jedna rzecz? Taka zagadka. A dlaczego? Co takiego był święty Mikołaj, że został świętym i że dzisiaj przynosi prezenty? Tak? Bo ma
bardzo obiedny. Tak? Jezu, to jest taki, że od 2 lat się nie powinno dawać biednym i on rozdawał. Rozdawał biednym. Pokaż 3 paluszki. Jeszcze jeden. Pokażę, 3 paluszki. O, ekstra. Więc tak, jakby Mikołaj był młody, postanowił, że te pieniążki, które ma, które odziedziczył, nie kupi sobie nowego Mercedesa, nie kupi sobie nowego komputera, tylko to postanowi. Gdyby że starsi nic nie mówią, bo bym chciał daleko do tyłu chodzić jeszcze. To posłuchajcie jeszcze jednej historyjki o świętym Mikołaju i damy Mikołajowi coś powiedzieć. Posłuchajcie. Pewnego dnia Mikołaj poszedł na spacer. Mikołaj bardzo lubił chodzić po mieście w takim normalnym ubraniu i słuchać, co robią ludzie, jak oni żyją. Święty Mikołaj musi pomieścić gąbkę, bo prawie spadła. Czy mogę się dołączyć do waszej gąbki? To ubierał. Czyli wielkie wyzwanie być świętym biskupem. Najpierw mam pytanie, ale nie do dzieci, tylko spotkać się z dziećmi, z dorosłymi też. W tym domu kiedyś tu byłem, ale bardzo dawno leży, więc zdążyłem już zapomnieć. Czy do tej pory znałem o i poprosimy, żeby Pan Bóg napełnił radością, błogosławieństwem i pokojem serca wszystkich. I małych, jak Jasia, i większych, jak rodzice i dorośli. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. A teraz trzymajcie jedną minę. I teraz drugi biskup będzie teraz musiał. No to zaczynamy. No, za coś takiego to musi być naprawdę bardzo piękne. Proszę bardzo. Idzie Tosia? Prosimy tutaj, chodź. A, ty się ładnie uśmiechasz. Patrzmy na ciebie. Jak mi się stoi w środku. Poproszę. Marta Dudzańska, która siedziała i czekała się na klasę. No, mam nadzieję, że w pierwszej klasy. A w takim razie życzę smacznego. Dobrego. Cukierki dostałaś pewnie? Zjadłaś już? Masz jeszcze? To tu w takim razie będziesz miała jeszcze więcej cukierki. Proszę bardzo. Klaudia!
A tu od świętego Mikołaja dla ciebie duża, ciężka paczka. Wiktor Kuzinco. Ale tu za ciebie. No, to już mało ludzi do łapać.